Witam Was w kolejnym dniu jedzenia. Dzisiaj pokażę Wam dzień jedzenia, kiedy absolutnie nie chce mi się gotować, nie chce mi się eksperymentować, zapisywać przepisów, korzystać z przepisów, tylko idę na czuja i robię szybkie, proste i pyszne posiłki, które zawsze się sprawdzają. Zaczynam od oczywiście pielęgnacji, pianka do mycia twarzy, witamina C, SPF zawsze wszędzie i jeszcze nakładam serum na włosy i zawijam sobie grzywkę wałkiem. Ale ten kanał jest głównie o jedzeniu, więc przejdźmy do śniadania. Na śniadanie lecimy znowu z tofucznicą. Co ja poradzę, uwielbiam ją. Na patelni rozgrzewam olej, u mnie jest to zwykły olej rzepakowy. Do tego wrzucam pieczarki, nie miałam cebulki, a powinna być tutaj jeszcze cebulka, ale podsmażam sobie te pieczarki i wkruszam jedną kostkę tofu. Robię to śniadanie na dwie osoby, więc cała kostka wjeżdża. Rozkruszam ją tak w dłoniach, staram się w miarę drobno. Mieszam to wszystko i chwilę podsmażam. Później dodaję płatki drożdżowe, czarną sól, która jest must have'em w tym daniu, musicie ją dodać. Do tego pieprz, do tego trochę wody, wszystko to podsmażam, czekam aż tofu wchłonie wodę, tak żeby konsystencja była taka bardziej mokra, bardziej przyjemna, przypominała mniej ściętą z jajecznicę. Do tego dodaję pomidorki, uwielbiam tofusznicę z pomidorkami i zjadam taką naprawdę małą porcję z kromką chleba z pastą warzywną. Nie lubię jeść dużych śniadań, więc mała porcja dla mnie i później po prostu zjem trochę więcej. Zjadłam śniadanie i teraz pora się ogarnąć, będę się malować tak bardzo delikatnie, albo może bardziej, dawno tego nie robiłam w sumie, zobaczymy, ale później idę nagrywać, robić różne właśnie rolki, TikToki, mam wszystko tutaj przygotowane, zapisane. Będę robić dla siebie i będę robić dla marki, dla której nagrywam rolki i TikToki. Dziś bardziej cieszyłam się z paczek, ale nie ma tu nic ekscytującego, na przykład nowy case, bo ten się rozwalił. Rozwalił mi się case, a ja z innym case'em nie jestem w stanie chodzić, bo boję się upadku telefonu, już mi upadały telefony, już się psuły od tego. Poszłam, miałam taką tutaj po prostu sprzączkę, którą mogłam sobie trzymać tak cały czas i poszłam. Kupiłam sobie taką samą, tylko teraz taki fajny żółty kolor, ładniejszy, wtedy nie było. Wtedy był ten niebieski i jeszcze chyba czarny, ale kto czarny brał? I mam znowu super case'a, więc zaraz przymierzę. Teraz podam Wam mój adres i możecie mi przesyłać order dla najlepszej youtuberki na świecie. Zmiotło mnie wczoraj z planszy i przestałam nagrywać. Zauważyłam, że ostatnio bardzo dużo pracuję, a jak nie pracuję, to myślę o pracowaniu. I miałam taki luźny bardzo dzień. Miałam wczoraj bardzo męczące zadanie, nagranie jednej rzeczy i totalnie wyssało to ze mnie jakąkolwiek energię do życia. Więc zostałam po prostu w łóżku, siedziałam, potem spędziłam miły wieczór z moim chłopakiem i tak naprawdę w ogóle nie miałam w głowie jakiegokolwiek nagrywania, więc jakby bierzemy kawałek wczorajszego dnia i dokładamy do niego kawałek dzisiejszego dnia. Też nie chce mi się gotować. Dzisiaj robię dzień minimalny, po prostu poświęcenie. W ogóle cały czas patrzę w podgląd, muszę się nauczyć patrzeć tu. Wywalam ten podgląd. O! Nagrywa się? Nagrywa się. Po prostu potraktujcie to jako jeden dzień albo dwa dni, w sumie to bez znaczenia. To są jakby dwa dni, tylko połowa jednego dnia, połowa drugiego. I co? I mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo totalnie po prostu nie miałam wczoraj na nic siły. Muszę więcej odpoczywać tak zdrowo, bo nie umiem odpoczywać. Dajcie znać, jakie są Wasze najlepsze sposoby na takie efektywne odpoczywanie, bo ja mam wrażenie, że jak odpoczywam, to i tak nie jestem wypoczęta. Nie wiem do końca, jak to zrobić, żeby mój odpoczynek był jakościowy. Także dajcie znać w komentarzach, co takiego robicie, jeśli chcecie porządnie odpocząć. A my zaraz bierzemy się po prostu za resztę dnia. Także w kontakcie i dzisiaj już nie zniknę. Nie chce mi się gotować, to robię chili bez chili. Nie dodaję ostrych przypraw, bo nie lubię. Dajcie znać, jeśli też jecie chili bez chili.
jedziemy z moim daniem, które jest najlepsze na świecie, kiedy nie wiecie co ugotować, nie macie świeżych rzeczy w domu i chcecie zjeść bardzo rozgrzewający posiłek, który Was nasyci i możecie go też zamrozić, co jest super, bo warto zrobić porcję razy dwa i włożyć do zamrażarki. Na patelni rozgrzewam standardowo olej, dodaję do tego jedną cebulkę i podsmażam. Do tego wrzucam pieczarki, podsmażam je z cebulką, dodaję fasolę białą, kukurydzę i ciecierzycę. Może to być fasola czerwona, może to być fasola czarna, możecie dodać groszek, możecie dodać jakąś inną fasolkę albo soczewicę. Tu jest tak pełna dowolność. Warzywa chwilę podsmażam i dodaję passatę pomidorową i trochę wody. Wszystko dokładnie mieszam. Chwilkę podsmażam i doprawiam. Dodaję czosnek suszony, dodaję pieprz, dodaję sól, dodaję paprykę wędzoną, dodaję paprykę słodką. Możecie dodać tutaj też chili, cynamon, kakao, czekoladę. Do chili naprawdę ludzie dodają bardzo dużo rzeczy. Ja nie lubię ostrego jedzenia. Ja nie lubię jakichś takich dodatków cynamonowych w słonych daniach, więc ja to po prostu pomijam i moje chili nie jest chili, ale musicie mi to wybaczyć i koniecznie dajcie mi znać, jeśli jest tutaj ktoś, kto je chili bez chili. Wszystko dokładnie mieszam, żeby te przyprawy się przygryzły, żeby te warzywa się jeszcze tak bardziej w tym sosie oblepiły i gotuję sobie kaszę. Najczęściej jem to z ryżem, a mam ogromny zapas kaszy pęczak w szafie, a niedługo się przeprowadzam, więc będzie to kasza. Dlaczego życie zawsze wygląda tak, że obserwujesz gotującą się kaszę, ryż czy ziemniaki i nic się nie dzieje, a odwrócisz głowę na 5 sekund i wszystko wywala? Dlaczego tak się dzieje? Naprawdę pilnowałam bardzo długo, a potem poszłam odpisać na wiadomość. Mech. Kto to teraz posprząta? Te buty są skórzane i mam tutaj taki zestaw od mojego chłopaka z jego butów do czyszczenia i pielęgnacji tych butów, więc zrobię z nich taki cycuś glancuś, po prostu wystawię na sprzedaż i będzie gituwa. I tak się prezentuje moje chili, nie chili. Nałożyłam sobie taką bardzo małą porcję na razie, później sobie zjem dokładkę, bo nie jestem jakoś mega głodna, więc to jest moja pierwsza część obiadu. Od pieprzu, sypnęło mi się za dużo pieprzu. Przerwie im takie chrupeczki, skoro to są chrupki z soczewicy o smaku kwaśnej śmietany. Bardzo, bardzo je lubię. Kupiłam super rzeczy, trochę na urodziny Dominika. Trochę tak normalnie kawkę sobie, więc wracam do domu i muszę to wszystko przemycić, żeby nie zobaczył, że kupiłam mu kolę ulubioną, kinderki, kinder bueno, czekoladę białą, także on siedzi w salonie, więc muszę uważać. Mam tutaj takie rzeczy, 4 sztuki tego, batonik, ulubiona czekolada, słodkości, wszystko tu jest pochowane. No i Dominik się nie może dowiedzieć. Więc zamykam tę szafkę i w ogóle powiedziałam mu, że nie może do niej zaglądać i on nie chce sobie zepsuć niespodzianki, więc nie będzie tego robił. A dodatkowo, żeby o tym nie zapomniał, to szafka jest zabezpieczona. Przyjechaliśmy do lasu, mimo że jest trochę już późno, ale stwierdziliśmy, że jeszcze godzinkę może pochodzimy, najwyżej jakieś dziki nas zjedzą i idziemy. W sumie dobry pomysł, bo dzisiaj ciepły dzień, ale teraz będzie mniej ludzi, skoro jest już po 17. No, także idziemy w las. Jeśli ten film się nie pojawi, to znaczy, że dopadło nas stado dzików, także... Update po 15 minutach. Jestem zmęczona jeszcze bardziej i weszłam na stromą górę na czworaka. Także poświęcam się. W moim telefonie wygląda to, jakbyśmy żyli w jakimś horrorze, takim, gdzie się kręci kamerką taką, typu jakiś rek. Tak już jest, że jak nie wiem co zjeść, najczęściej albo nie chce mi się po prostu robić bardzo skomplikowanych dań i chcę lecieć tak na automacie, że w ogóle się nie muszę zastanawiać co robię, czy dobrą ilość składników odmierzam i tak dalej, to robię wrapy. Wrapy to jest moje chyba jedno z ulubionych dań, bo możecie tam włożyć absolutnie wszystko.
Przygotowałam sobie kotlety sojowe. Zalałam je wrzątkiem, odstawiłam, później odsączyłam po jakichś 15 minutach i kroję je sobie na mniejsze kawałki. Na takie, powiedziałabym, jeden kotlet na 3 paseczki albo nawet na 4. Wrzucam na nie przyprawę gyros albo jakąś taką po prostu kurczakową i skrobię kukurydzianą, czyli mąkę kukurydzianą. Wszystko dokładnie mieszam. Ta skrobia kukurydziana sprawi, że jeśli usmażycie to na rozgrzanym oleju, to te kotleciki sojowe staną się niesamowicie chrupiące z zewnątrz. To będzie taka tak jakby panierka, ale naprawdę po prostu chrupkość tych kotletów sojowych będzie fenomenalna. I właśnie, smażę je na rozgrzanym oleju. Tego oleju wlewam całkiem sporo, ale mocno go rozgrzewam i on nie wsiąknie aż tak w te kotlety sojowe, a później i tak odsączę je na ręczniku papierowym. Na tortillę wykładam jakieś ulubione sosy, u mnie jest to po prostu majonez wegański i ketchup, bo jest najlepsze. Na to jakaś zielenina z lodówki, tak naprawdę wkładam tam co tam mam, w ogóle super kadr ustawiłam, prawda? Także zostawcie łapkę za ten fantastyczny kadr, łapkę w górę oczywiście. Do tego te kotleciki, nałożyłam pomidora i ogórka kiszonego ze słoika, zwinęłam wszystko. Reszta kotlecików została mi na jutro, więc jutro ją wykorzystam, a wrapa podpiekłam na patelni i to był dobry wrap. Teraz idę montować i z Wami się żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!